Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto znowu Hearts of Iron 4, Multik Boży, którym gram razem w Loczem, który gra na Francji, czyli gdzie biali starsi mężczyźni nie wolą biednych czarnych ludzi. I kobiety. Ludzi. jest dodatkowo jeszcze tutaj player, bo im się porąbało. Jest players. O, Kajzerka jest na Indiach i robi to, co typowy Indus, czyli do Gangesu. Bardzo kolorowy ma być. No i jeszcze jest z nami Jachol, który gra na Dominion of Canada, którzy mają również króla, który postanowił wykorzystać kolonię do swoich prywatnych celów. Wiesz, że ja nie mam kolonii? No, Kanada jest kolonią. Ludzie wybrali Wielkiej Brytanii inną władzę i król uznał, tebele, tak być nie będzie. Przecież masz kolonię. Well, actually. Masz w zachodnie Indie oraz Panamę. O, Rosja zaatakowała... O, czwórka. Tak. Great part. O, mogę rozpocząć teraz atak, albo nie. O, mogę w końcu 100 polityk RPS-ów ci dać, proszę. Chcę coś ekstra. Dobra, nie zgodziłem się na wojnę. Uratowałem świat. Ale ja chcę! Ja chcę, stoję dwoma armiami. O, Ryga skapitulowała. No, powiem tak, zanim Hindus do ciebie nie przybędzie, to tak trochę... Nie mam Hindusa. On byle telefony odbierał. Za chwilę to ty będziesz w... Halo, this is tech support. Czekaj, ile tam mi zostało celów do zrobienia wszystkiego? 1 plus. Jedziemy, Kajzerko! O, czekajcie, ja dobrze widziałem, że zrezygnował? No, 2 cele zostały. Ok. Long live master! O, ja Wait, do czekajcie, bo mnie mam... Kurde. Co mi znowu Prometeusza jakiegoś? Prometeusz to w tym był. W LPG. Taki film był. Że w kosmos lecieli. A, te. Bo mam long live the master, France will be... Enter, I mean... A, to jeden z tych śmieszkowych eventów. Co daje, bo bym wziął... Nic, realnie. Dobra, mi stabilki, okej. Ja już szykuję flotę na desant. Więc za jakieś 4 miesiące będziemy w wojnie. To daj, bo ja muszę Hindusowi pomóc do końca. No wiem, dlatego mówię, że musicie tam się szykować na nią. Gdzie jest lotnisko, to przerzucę te samoloty, kurwa. Kurwa, nie ma tu lotniska. Tam na co to komu jest potrzebne? A po co to komu? Tak jak pani Basia powiedziała. Bym coś odpowiedział, ale jestem zbyt bardzo skupiony teraz z rozdawaniem trade'ków. A, ten gameplay, Kajzerajsiu! Leci 3 razy wolniej niż w normalnej postawce. Ej, ale dzisiaj Kajzerka ma internet. No właśnie. Co się zmieniło? Burza była, to mu się naprawiło. Wstawiła się antenka w drugą stronę. A była burza. Rozstrzelać ich, jak się buntują. Co mnie o pytasz? Tak, mogę wam pieniądze rozdać. Ale ja jeszcze nie mam dzicioków. Ja nic nie dostanę. Dawaj, cywilkę. Serio, Kajzerka cię wypchnęli? Ja już idę na pomoc. Gdzie? No tam, gdzie atakowałem. Już. Albo czekaj, tego zaatakuj bez zdechnięcia. Mogę zainwestować w Islandię. To nie jest głupie. Może antiery pobuduję po tych... Po fabrykach. Kurde. Mogę przez decyzję budować im port. Dosłownie do 10 chyba im dobić port. Jedna fabryka za 10 political power. Kurde, ale okazja. Ja grałem Włochami, chciałem się w Stanach zdesantować. To Grenlandia to było centrum infrastruktury. Full infrastruktura, full samoloty, koleje. Doki, punkty zaopatrzeniowe. A udało ci się chyba zająć, dobra. Co się dzieje? O, Dania nie odłączyła się od Niemiec.
Jak to? To pomyłka, błąd statystyczny. Właśnie. To jest jeden z naszych podstaw naszego desantu, żeby Grenlandię ukraść. Wait, Grenlandia jeszcze nie wyszła? Jest, no... Przecież Grenlandia jest z nami. Jak to? Grenlandia jest nadal Grenlandia, Gdańska. Przepraszam, a pojebało mi się. Islandia. Ale nie, co Niemcy... Tak, co Niemcy... Gdzie drugi front rosyjski? Na południu? Że? Na wschodzie. Kołczak. Kołpak się odezwał, co nie? Tak. Jakby to miało coś zmienić. Dosłownie on... Zmieni cały Wojna w Europie się prawie zakończy, on nawet Syberii nie zdobędzie. Ej, raz mi zdobył, ja na Uralu się z nim spotkałem. Tak. No to było śmieszne. Coś z... Okej, tutaj. Statki. Czy ja rozstrzelałem wszystkich ziomków od piechoty? A nie, tu jesteś. Tak, a gdzie wady? Tylko większość, dobra. Stali mi brakuje. A, bo mi ten indyjskie imperium już nie wysyła, bo jest podbijane. Przeciwnika wspierałeś. Słuchaj, ja go wspierałem w ten sposób, że wiedziałem, że Kajzerka wygra. Byłem pewien. Dlatego pozwoliłem dać przeciwnikowi więcej fabryk, żeby się bardziej rozbudował, żeby ta Kajzerka miał więcej. Ja w 4D gościu gram teraz. A ta w Kajzerce mogę tutaj dwie fabryczki za stal wysłać. O. Znowu bunt, a tam. Nic, nie no, jak będzie wojna, to ja wiem, co się stanie. U armii nie na Francję, na desant, czy do Repusa, tylko na mnie buntów. Gościu, ja miałem, jak ja miałem na początku gry minus 75 stabilności, tam teraz plus 95. A, tutaj to wy. Weź sobie flotę ich, zerka, żebyś miał. Jezus, nie jestem ślepy, człowieku. Społeczności piramidy. Ustawiony. Jak było ten... Widzisz, wszystko na mnie stoi, beze mnie się zawali. Tak jak było w średniowieczu. Szlachta, czy tam rycerstwo, duchowieństwo i chłopi. Maroko do mnie napisało, czekajcie. No tak, może do ciebie. Wtedy chyba... Czekaj, dzielicie się koloniami? Czy coś? Czy jak? Sojuszu chce ze mną. No, to dołączę. A co to, EU4? A, bo przegrywają Niemcy, no tak, dawaj. Dawaj, Maroko. Ale cały czas mam powiadomienia, by dołączyć do wojny przeciwko Stanom. Mi tam wiszą góry. No. Masz to. Ty musisz przekazać. Okej. Okay. Witam, cześć, Maroko. Wiecie, co jest najlepsze, że we Włoszech prawie nic się nie zmienia. Nie no, Włochy właśnie padły. No tak, ale ja tutaj stoję we Włoszech i tak naprawdę to tak ledwo co się dzieje. Zgadnij, do jakiej wojny zaraz dołączy. Oko. O, Austriacy dołączyli, dobra. Jest super. O nie, Austriacy dołączyli. Wiesz, jeżeli Francja trochę zbyt duża już jest. Która Francja? No chyba się... Obie. Oni zrobili Szwecji desant, halo, nie, zatrzymać ich. Oni idą zrozwać siedzibę paradoksów. Jakby co, już jestem na ostatnim fokusie, więc trzeba się szykać na wojnę. Czyli mówisz, że muszę zaprojektować w końcu samoloty. Dobra, zmieniam 100 sterów w końcu na coś innego. Dobra, Hindusi już płyną do Europy. Czemu wy więcej stali nie macie, gościu? Wszyscy z was. Jesteśmy biedni. Wierz mi, ja bardzo dużo kopalni naprodukowałem, nie wiem dlaczego tak mało stali mam. Bo stalinium. Stalinium. Australazję wezmę. Stalu. O, mogę w kogoś zainwestować. Mnie, wybierz mnie. Ciebie wybierz już mnie. Zainwestowałem. Hindusa chyba najlepiej, bo jest najdalej od frontu. Kogo? Hindus. No przecież was wszystkich inwestuję na samym początku, więc... A co, prąd im się skończył na tech support? Zainwestuj w Maroko. Nie, już zbyt późno. Zainwestowałem w Portugalię. Ja tu obok jestem. No ciebie już zainwestowałem, mówiłem, że ja w waszą jeszcze trójkę. Nie można. Co za dużo, to niezdrowo. Jak Ukraina, dej.
Daj. No daj, chłopie. Dlatego montuję ten materiał. No i wszystko na repusa, prawie się nie odzywam. Tymczasem Jahol. Muszę z niego, muszę wycinać pół materiału. Przed chwilą Blocz coś powiedział. Taki no to repus. Ale co, a gdzie wady? Że czarnych się brzydzisz na przykład teraz isto? Że musisz ich wycinać? Ładnie, no. No dziękuję za pochwałę. Do krękę może, albo nie. Tymczasem Blocz obalił właśnie króla. Dał ci się? Go innym królem, tak. A, bo umarł twój król. Chuj. No bywa. Wyrazy współczucia. Spoko, tego też zatruję. O, olimpiada w Tokio. Dobra, bo trochę rzeczy muszę ustawić sobie tutaj. Więc Hindus tam wysyła już swoje dywizje do Europy. Ale już mówił, że wysyła. A nic nie mówi od dłuższego czasu. Mówiłem, że chwilał. Kto by go tam słuchał? W sumie rasę. Dzięki. Było jeszcze raz sensownego, coś powiedział. Marines. Cztery dywizje średnich czołgów mi lecą teraz. W produkcji, jestem w rekrutacji. Dwie pełne armie i jeszcze rekruci. Francja nie ma szans. Która? Obie. O! Mój Suez. No, mi też się wyświetliło. Więcej agentów? Wiecie co? Myślę, że powysyłam tych agentów jednak do Wielkiej Brytanii. Chyba to szybciej się uda nam podbić. No. Chce ktoś kupić broń ręczną? Mam pierwszego poziomu, ty którego chcesz sprzedać? Ja mam tego, jak to jest? Który to jest rocznik? 1039. Chyba masz lepszą ode mnie. Bo w sensie mam odłożone, to mogę po prostu na rynek dać sprzedać. No, ja bym kupił. Dobra. Czekaj, mogę sprzedać bezpośrednio? Nie, ja po prostu wejdę na rynek. Tak, to trzeba było tak. Okej, chcę sprzedać. Berlin upadł. Czekaj, bo ja w handel się bawię pierwszy raz w tej grze. Czekaj, bo handel jest ważniejszy. Panie, handel jest ważniejszy. Dobra, dajcie za minutę wędrę. Daj equipment do sela. Czekaj, bo ja mam to? Tak, mam. 10 tysięcy wystawię na sela. A, bo granie leci do przodu. Okay. Dobra, price normal dałem w sumie. Zobacz, możesz kupić. Daj chwilę, tylko tutaj łodzie pod wodę muszę budować. Bo tak się składa, że mam odłożone, a mi się manpower kończy, więc bym sprzedał. Teraz mi produkcja ta jak ten. Ja w końcu mam stabilność w państwie. Szukam cię. O, widzę ciebie. Dziwne, co nie? Dobra, wróciłem, co tam? Ja i co? Nie interesuj się. Puszczaj to. Berlin upadł. Okej, okay. Wysłałem już. Okay. No. Akceptuj. Dobra, 15 fabryk. Aż tak mi nie uszkadza. Czemu mam German Republic? What the hell? No bo upadło. Teraz są komuniści. A, bo mi się patrzy, że fokusy zmieniły, dobra. Kaiser uciekł. Czekajcie, uciekł już to. Kaiser powinien siedzieć tam. Nie widzę go. Ale może już uciekł. Może już go obalili. Więc tak, jeżeli uda wam się nie umrzeć w Hiszpanii, to powodzenia. To powiedz na odwrót, żeby oni nie umrzali u mnie w Hiszpanii. Dobra, już wszyscy są, czy jeszcze mam się czekać? A rób co chcesz! Ja to... Ostatnio jak zrobiłem co chcę, to Litwa upadła. Gdzie wady?
Tym razem mamy morze. Tym razem ja mam morze, zanim do mnie dotrą. Ty też. Nikt z nas oprócz repusa nie granicy czy z wrogiem. Mm-hmm. Dobra, myślę o korpus już do repusa. A po co wy tutaj? To sam się. Okej. Okay. Idź stąd, idź na Stany. Osmanie dołączyli do padającej ptaki. O, co przynajmniej trochę wydłużą. Obali... Kajzera, ja... No. Kiedy oni to obalili? Obalili niczym Wesemir wódeczkę. Dokładnie. Mm-hmm. Wiesz, SPD od samego początku była ukrytą ręką syndykalistów. Okej, kto tam strzeli przeciwko nam? Osmanowie. Co tam Osmanowie chcą przeciwko nam zrobić? Znając życie coś głupiego typu, że chcą mi zająć Sudan albo Czad. Afganistan się przesuwa. Nie wiem, czy Afganistan. No. Może oni chcą Afganistan, żeby dołączył do nich. No, można zawsze podobijać upadającą frakcję, ale to zależy, czy będziemy chcieli. Dobra, przejmuję Grenlandię. Ej, wtedy serio możemy dyskusję. Repus, chcesz Ziemię Świętą? Ja wol. Czy wolisz może coś innego, no? Słuchaj, ale jak oni wypowie... O! Tyk. Gościu, ja stoję tutaj na granicy z Francją i trzęsę portalami, jeżeli nie wypowiecie, wypowiadacie to wojną, bo mi zostało 10 minut do demobilizacji ekonomii. A, najgorzej. Czyli no. Co? Wojna przeciwko... Wiesz, może no, wypowiedzieć, nie możemy nie dołączać od razu. W sensie Kajzerka musi, ale my nie. Ja muszę. My zaraz możemy dołączyć po prostu i tyle. Okej. Okay. To daj tak chwilę. Ile tam dni masz? 5. A, mam 30 zanim to wybuchnie wojna. A to demobilizować. No. Ja też demobilizowałem gospodarkę. Co to jest demobilizacja gospodarki? Ja właśnie tostery porzuciłem. Na co to komu? Dopiero tostery porzuciłeś? Wow. No. Dobra, czas naprawić Suez. Już go naprawiam od dłuższego czasu. No ja też właśnie go naprawiam, bo ja chcę, żeby jak najszybciej tu Kajzerka nam przybył. A ja już jestem. Ale myślisz, że w przyszłości, wiesz, jak będzie potrzeba coś dorzucić. Po co twoje dywizje mają płynąć naokoło, co nie? O, Polska. Dobra, w takim razie co? Ostatni bastion Reichspacht. Daj znać tak 2 tygodnie wcześniej, kiedy chcesz tą wojnę robić. Mogę miesiąc wcześniej powiedzieć. Nie, zapomnę. Okej. Okay. Dobra, widzę, że Kajzerka jest dosyć pozytywnie nastawiony do obrony. Tak. Okej, okay. W takim razie rozpoczynam. Okej. Okay. Zaczyna się koniec świata. Ja szykuję desant, kiedyś się uda. Ja próbuję jak najwięcej tutaj wybadać statków, żeby ja trochę... robić przed wojną. Ja szybko to świeżaków zrobiłem. Ja szybko wrzucam nowe samoloty, nową wersję samolotu do produkcji. Bo się okazuje, że mi kurde tych samolotów może braknąć, ale nie chciał, żeby brakło. Już nie mam nigdzie miejsca na budowanie stoczni. A ja na fabryki zaraz. A ja Radyjka buduję na granicy, żeby było czego posłuchać. Kurde, obecnie na infrastrukturę mam lepszą na pustyni niż w portach. Co tu się stało? Bywa. Bywa i tak. Czyli mhm. Mam kryptologię zrobioną na nich. A kryptowalutę? Nie, jeszcze nie ma Trehol Coina. Trehol Coin. A, tak. Czyli jak my wydajemy, to wtedy przyspieszamy tą budowę, okej. Okay. Doradka tak, od wojny by się przydał. Ja już wydałem wszystko. No ja też, bo to po pewnym czasie. O, Osman podbił ostatniego. O kurde, oni w ogóle poszli w Sublimate. Jo. Oj, mają na Dominium of India. No. Ej, oni z ruskimi walczą. Tak, właśnie. Osman widzę. Z ruskimi. No bo są no, tak, w tej frakcji. No. I Azerbejdżan do nich dołączył, ja... Mhm. Wiesz co jest najlepsze, że ja mam jedne ciężarówki we Włoszech. We Włoszech.
Włoszech. Kurde, dlaczego brzmi dobrze? Możemy zmienić tak Włochy, jak je podbijemy. O, wojna. Okay. Właśnie, lepiej chyba na Francję najpierw dobić, co nie, niż UK. A, tak, próbuj, tak. Nie, serio, zawsze szybciej pada Francja niż UK. Nigdy nie pada UK przed Francją. Bo inaczej Francja podsyła dywizję. Sama padnie wtedy, ale... Tak, bo... Wyślę ci, żeby dołączyć do wojny, żeby nie dołączyć się do tej amerykańskiej przez przypadek. Akceptuj. Akceptuj, Kanada, tą wojnę! Którą? A, tą. Chcę dołączyć się na... YOLO! Nie po to tak na... Czekaj, zaraz też Wenezuela zaakceptuje. Weźmy zaakceptuj. Nie mam nic do zaakceptowania, mogę cię. Trzecia międzynarodówka dodać. Właśnie podbija zachodnie Indie, by the way. Gdzie wady? Surinam. Kolumbia tam jeszcze jest, ja. To nam Panamę zniszczą zaraz. No. A my nie wołaj do wojny. Czemu w ogóle USA ma kanał panamski? Okej, nieważne. Właśnie nam wjeżdżają w Panamę. Tam po tej stronie, gdzie jest stolica. Rebus, czemu dałeś kanał panamski? Nie, Rebus, przepraszam, Jahol. No bo Jezu, to automatycznie mi oddało. Automatycznie. Ja nieważne, czy na Discordzie, czy w grze, to zawsze jest moja wina, mimo że nic nie robię. Tak. Maybe. Ja tutaj komuchów zabijam. Jestem pożyteczny. O, znowu rewolta. Gdzie niby? No Bliski Wschód. A, tak. Afganistan. O, Afganistan zaatakowali. Ta zrywaga krwi wymaga. Okej, okay, mam zielone. W takim razie lecimy. Autosave. Ciekawe, czy mi flota się wypieprzy na głupi ryj? Chyba jeszcze nie. A, już tak się jeden okręt, okej, okay, fajnie. O, masz silos, bo jeszcze jeden teren jest tutaj. Już. Desant poleciał. Ciężarówki mi się skończyły. Masz, zaakceptuj. Cześć, bo nie... Jakby co mi nie mówcie, co mam zaakceptować, bo mam taki problem, że mam tyle rzeczy do zaakceptowania. Ja też mam cały pasek z... Dosłownie wszystkim. A nie mogę przeklinać, bo Jahol musi montować. Przepraszam, nie będę. I tak ten odcinek będzie montowany. Bo jak to rodzice z dziećmi obejrzą? No właśnie. Znaczy się, co to rodzice z dziećmi? Jak YouTube to obejrzy? Dobra, wylądowałem na Wielkiej Brytanii. Widzę to. No, ja zaraz we Francji mówię. Pytasz się Szkota o drogę, nie zrozumiesz go. Brak sukcesu, brak profitu. Kurde, te randomowe wojny zawsze wkurzają. Na Karaibach się desantują, o nie. Jesteśmy zgubieni. Broni się Majki i nie dopuścić ich tam. I pomyśleć, że tak naprawdę cała moja armia idzie na karabinach hiszpańskich. No ja. Nic nie robiłem z karabinami.